Moi drodzy, chciałem zacząć modlitwą. Dzisiejszy temat będzie chrzest. Tak naprawdę chciałbym mówić o chrzcie, oczywiście, ale nie tylko o samym zanurzeniu, o samym fakcie chrztu. I tak naprawdę jest to chyba wydźwięk tego chrztu i co on znaczy, jest chyba jedną z bardziej zmieniających moje życie w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach. Więc to, co dzisiaj będę do was mówił, tak naprawdę było dla mnie niesamowite i odkrywanie tego było cudowne. No i chciałbym, chociaż nie potrafię, przekazać wam tę cudowność, chociaż w małym stopniu. I wierzę, że Bóg mi pomoże i tak naprawdę Duch Święty tylko może tłumaczyć to słowo, które będziemy czytać do waszych serc. Stąd na początek pomodlimy się. Kochany Ojcze, cudowny jesteś i cudowne jest twoje słowo. Cudowna jest twoja łaska, cudowna jest twoja miłość, Panie. I cudowne jest to, kiedy możemy odkrywać, kim jesteśmy, nie dzięki samym sobie, Panie, ale dzięki temu, co Jezus Chrystus uczynił za nas. I proszę Cię, Panie, żebyś otworzył nasze serca, żebyś dał mi mądrość, żebyś dał mi siłę do tego, żeby przekazać to słowo, a żebyś otworzył nas wszystkich serca, Panie, żebyśmy potrafili je przyjąć. Przyjąć to, co Ty masz dla nas. I żebyśmy potrafili z tej pełni, którą Ty masz dla nas, iść na ten świat i głosić Twoje słowo, Panie. Będę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Tak, więc na początek chciałem Wam powiedzieć trochę, jak to było z moim chrztem. Tak naprawdę, kiedy Bóg dotknął mojego serca, kiedy zbawił mnie, usłyszałem, że Jezus powiedział, że mamy się ochrzcić. Tak naprawdę nie wiedziałem po co i czemu. Jedyne, co słyszałem, co ludzie gdzieś inni wierzący mówili, to, że taki był nakaz. I tak Jezus powiedział. I tak w Ewangelii właśnie Mateusza czytamy, że Jezus, jak już odchodził, dał uczniom ten nakaz, żebyśmy szli, idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I tak naprawdę, jak myślę sobie o swoim chrzcie, to chyba główny powód, dlaczego chciałem to zrobić, to był właśnie to, że chciałem być posłuszny Bogu. Czy to jest złe? Absolutnie nie. Natomiast myślę, że jest dużo więcej i więcej, z czego wtedy nie wiedziałem i nie rozumiałem, czym jest tak naprawdę chrzest. Tak jak Tomek wspominał, poprzednie pytanie z naszego katechizmu, bo dzisiejsze pytania są dwa. Czym jest chrzest? I czy chrzest sam w sobie obmywa z grzechów? Czyli czym jest w ogóle chrzest? I czy sam chrzest obmywa z grzechów? Chciałbym na chwilę wrócić właśnie do poprzedniego pytania, które było o sakramentach, czyli o komunii i o chrzcie. I tam, nie wiem czy pamiętacie, ci co byli, mówiliśmy o tym, że z pieczęcią jest znakiem. Jako pieczęć używaliśmy prawdziwej pieczątki, jakby z moim imieniem, nazwiskiem. Mieliśmy dwie książki. Jedna była moja, jedna nie była moja, była Karola akurat. I w obydwu tych książkach przybiliśmy tam pieczęć z moim imieniem, nazwiskiem. I mówiłem o tym, że tak naprawdę ten sakrament, akurat odnosząc do dzisiejszego tematu, ten chrzest, sam w sobie nie powoduje czegoś. Czyli jeśli jedna książka należała do mnie, to jeśli przybiję na nią pieczątkę, to wszyscy mogą zobaczyć, że należy do mnie i to będzie prawda. Ale jeśli do tej książki, która nie należała do mnie, tylko była Karola, przybijamy tą samą pieczątkę z imieniem i nazwiskiem moim, to nic nie zmieni. To będzie tylko oszustwo. I tak naprawdę, jeśli ktoś przed chrztem, zanurzeniem w wodzie, nie należał do Jezusa Chrystusa, to samo ten akt nic nie zrobi w nim. Nie zmieni jego serca, nie zmieni tego, kim on jest. Więc chrzest jest pieczęcią, ale jest też znakiem. Dlaczego jest znakiem? Bo wskazuje na coś. Wskazuje na coś większego. Woda na coś wskazuje, zanurzenie na coś wskazuje, sam akt tego chrztu na coś wskazuje. I żebyśmy mogli zagłębić się więcej w to, co mówi ten znak, przeczytamy fragment z Listu do Rzymian. Chciałbym, żebyście go otworzyli, bo on będzie dość kluczowy tutaj. To jest List do Rzymian, 6 rozdział. List do Rzymian, 6 rozdział, wersety 3-4. Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni. Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci. Aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Zauważcie, mamy tu taki fragment, zostaliśmy pogrzebani przez chrzest. Natomiast tak jak mówimy, to jest tylko znak. Nie mówimy tu o chrzcie fizycznym, zanurzeniu. I cały kontekst tego Listu do Rzymian nie pozwala nam tak tego interpretować, bo wiemy, że jesteśmy zbawieni dzięki krwi Jezusa, dzięki śmierci Jezusa na krzyżu, jesteśmy zbawieni z Bożej łaski przez wiarę, nie przez sam chrzest. On mówi tu o duchowym znaczeniu tego chrztu. I zaczyna się ten fragment od tego, że my wszyscy, czyli to są ci, którzy duchowo narodzili się z Boga, którzy zawierzyli swoje życie Bogu i należą do Niego.
i są obmyci krwią Jezusa przed tym, niż zostali fizycznie ochrzczeni w wodzie. I każdy, kto chce przyjąć taki chrzest fizycznie, być zanurzonym w wodzie, musi najpierw wyznać swoją wiarę. I to będzie pierwsze pytanie na chrzcie. Czy wierzysz, że Jezus i tylko Jezus wybaczył ci twoje grzechy i wierzysz tylko Jemu, jeśli chodzi o twoje zbawienie? I czy wierzysz, że Jezus, że istnieje Ojciec, Syn i Duch Święty? I to jest pierwsza zasadnicza rzecz. Chciałbym, żebyśmy przeczytali ten werset jeszcze raz, mając w myślach to, że mówimy tu o znaku. Mówimy o tym, co ten werset znaczy w rzeczywistości duchowej. Żebyśmy przeczytali ten werset jeszcze raz, tylko zamienimy słowo chrzest i ochrzczeni na zanurzeni. Dlatego, że tak w oryginale to znaczy, że jesteśmy zanurzeni. Chrzest jest zanurzeniem w wodzie, a tu mówimy o jego znaczeniu duchowym. Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy zanurzeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy zanurzeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez zanurzenie w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Kim jest Bóg w tych wersetach? Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to zanurzenie. Tym, że On jest tym, który chce, żebyśmy byli zanurzeni w Nim. Nie jest jakimś twardym, szorstkim Bogiem. Nie jest jakąś taflą lodu, która po prostu jest twarda. Ale jest Bogiem, który chce, żebyśmy byli zanurzeni w Nim. Biblijnie tak naprawdę woda i samo zanurzenie może symbolizować dwie rzeczy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Izraelici wychodzili z Egiptu i Mojżesz podniósł laskę, otworzyło się Morze Czerwone i rozstąpiło się na dwie części, tak? I oni mogli przejść, ale gonili ich Egipcjanie. I kiedy Izraelici wyszli z morza, Mojżesz podniósł swoją laskę i Bóg zamknął morze razem z Egipcjanami. I mamy tu dwa symbole tego, czym jest właśnie woda. Z jednej strony Izraelici szli i byli otoczeni murem z prawej i z lewej strony wody, który mógł ich zmieść z powierzchni ziemi. Mógł ich zgładzić. Ale ta woda była dla nich ratunkiem. Mogli przejść przez tą wodę i mogli przejść na drugą stronę. Przejść, gdzie mieli obiecane życie z Bogiem. Ale jednocześnie ta sama woda, ten sam Bóg dla innych, dla Egipcjan, była sądem, była śmiercią, która zalała ich i zniszczyła. W kim więc możemy się zanurzyć? Kim dla nas jest Jezus, którym się zanurzamy? I czytamy tu, że jest Jezusem Chrystusem. I przychodzi nam tak łatwo przejść nad tymi słowami, ale tak naprawdę one mają niesamowity wydźwięk. Samo to, że jest Chrystusem, że jest Mesjaszem, że był posłany, żeby zbawić, żeby wybawić ludzi. Że jest Jezusem, co dosłownie znaczy Jahwe jest zbawienie. Czyli tak naprawdę Jahwe jest imieniem Boga, mającym czasem w naszej kulturze złe skojarzenia. Ale Jahwe, tak przedstawiał się Bóg, i to znaczy jestem, który jestem. I to słowo, imię Boga, jest użyte w Starym Testamencie 6828 razy. Imię Boga. 6828 razy. Jestem, który jestem. I niesamowity obraz tego, co oznacza, że On jest, mogłem odkryć, jak oglądaliśmy ostatnio film Interstellar. Może niektórzy widzieliście. I tam był taki obraz tego, co znaczy, że Bóg jest. Dokładnie tego, że Bóg jest poza czasem. W pewnym momencie główny bohater znalazł się w takiej przestrzeni, gdzie przed nim był regał z książkami. I tak naprawdę to nie były zwykłe książki, tylko każda z tych książek symbolizowała jakiś czas. I mógł zobaczyć, wyciągnąć jedną książkę, to był czas dzieciństwa jego dziecka. Mógł wyciągnąć inną książkę i to było 20 lat później. I dla mnie niesamowite to było, bo dało mi chociaż malutką cząstkę tego poznania, co znaczy, że On jest i że jest poza czasem. I tak naprawdę, że przed Nim wszystko jest, cała historia świata, jak właśnie ten regał z książkami. Gdzie tutaj mamy na początku książki stworzenia świata, tu mamy starożytność i następne wieki po kolei. I Bóg w każdej chwili może wziąć każdą z tych książek, nie tyle, że czytać, bo On je zna, ale pisać w nich. I On po prostu jest jednocześnie w tym całym czasie. Więc tu mówimy o takim Bogu, który jest poza czasem, który jest inny zupełnie. I ten właśnie Bóg jest zbawieniem. I czytamy o tym, że jesteśmy tutaj zanurzeni w Jego Synu. Synu, którego On posłał, który był posłuszny, który ufał Bogu, poszedł na śmierć i został wskrzeszony. I co jeszcze lepsze, został pierwszym człowiekiem,
kto już więcej nie umrze i nad którym śmierć już nie panuje. Co czytamy w tych wersetach o nas? Że jeśli jesteśmy Jego dziećmi, jeśli należymy do Boga, to jesteśmy zanurzeni. Jesteśmy zanurzeni w posłanym przez po prostu tego właśnie niepojętego Boga, który jest, przed którym wszystko jest, jak po prostu te książki. Jesteśmy przyjęci i otoczeni jak ta woda. Kiedy Izrael ciszy, ona była wszędzie, tak samo jest z nami. Ale żeby do tego doszło tak naprawdę, żebyśmy byli otoczeni przez Boga, pierwszą częścią chrztu jest zanurzenie. Najpierw wiecie, w czym jesteśmy zanurzeni? Jesteśmy zanurzeni w Jego śmierci. Pierwszą częścią chrztu jest, kiedy daną osobę, która się chrzci, zanurza się pod wodę. Wodę, która tak naprawdę powinna nas zniszczyć. Powinna zniszczyć nas nasz grzech. Powinna nas zalać tak, jak zalał Egipcjan. Powinna być wodą gniewu Boga na nas. I powinniśmy spocząć jak wrak statku na dole tego oceanu czy morza. Ale nie zostaliśmy zanurzeni w tej wodzie. Zostaliśmy zanurzeni w wodzie, która jest ratunkiem, tak jak Izraelici. I pomimo tego, że woda nas otacza, kiedy właśnie ta osoba jest chrzczona, otacza ją ta woda, nie może jej zniszczyć. Więc zanurzenie śmierci jest tylko momentem, jest chwilą, kiedy przebywamy pod wodą. Ale później następuje wynurzenie. Wynurzenie, które jest wzbudzeniem. I tak jak Jezus został wzbudzony, wskrzeszony z martwych, tak samo i my jesteśmy wzbudzani i wskrzeszeni do nowego życia. Czyści i martwi dla grzechu. Więc tak naprawdę żyjemy już nie my, ale nasze życie jest ukryte w Bogu. Jest ukryte i otoczone Bogiem. I jak dziecko w łonie matki jest otoczone i bezpieczne, tak samo my jesteśmy otoczeni i bezpieczni w Bogu. Jak nasiono, które jest ukryte w środku owocu, jest w samym środku, otoczone jest przez Boga. Tak samo my możemy być pewni i otoczeni łaską Boga. I wodą, która nie przyniesie nam śmierci. Okej, a jakie ma to znaczenie dla nas w teraźniejszości, tu i teraz? Jakie ma znaczenie to, że jesteśmy zanurzeni w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa? Takie, że jesteśmy przez to zjednoczeni z Nim. I to jest rzecz, która po prostu ostatnio, to co mówiłem na początku, nie potrafię przestać o niej myśleć, bo jest tak cudowna. I chciałbym, żebyśmy przeczytali z Ewangelii Jana fragment, który mówi o tym. To jest rozdział 17, wersety 21, 23 i 24. Ewangelia Jana, rozdział 17, 21, później opuścimy 1 i 23, 24. Żebyśmy mogli zrozumieć, czym jest tak naprawdę ta jedność. Czym jest jedność z Bogiem, z Jezusem i z Duchem Świętym. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni byli w nas jedno. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś. Ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Mówimy to o doskonałej jedności. Mówimy to o jedności, którą ma Stwórca ze swoim stworzeniem. I to nie jest tylko jedność w sensie braku potępienia, braku gniewu, bo mam wrażenie, że często tak odnosimy się do Ewangelii, jakby była jakimś układem, że Bóg zrobił coś dla nas, uwolnił nas od tych grzechów, wybaczył nam różne rzeczy, a my teraz będziemy modlić się, będziemy mu dziękować i na tym ma polegać nasze chrześcijańskie życie. Tak naprawdę sensem tej jedności jest relacja. Relacja miłości. I tak jak czytamy tutaj, że Bóg przed założeniem świata ukochał Jezusa. I przez Niego wylał tą miłość na Kościół i przez Kościół wylał na każdego z nas. I niesamowite jest to, co czytamy w wersecie 24, że Jezus chce, aby ci, których... Ojcze, chce, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. To nie jest tak, że On musi, On to zrobił, On naprawdę tego chce i pragnie. On pragnie relacji z nami. I to szczerej, żywej relacji. I myślę, że w naszym świecie definicja miłości jest strasznie spaczona. Tak naprawdę biblijnie miłość, o której tu mówimy, jest tak naprawdę wielką troską, opieką. Jest tym, że ta druga osoba, którą kochamy, jest dla nas tak cenna i ważna, że jesteśmy w stanie zrobić dla niej wszystko. Jest tym, że możemy wskoczyć dla niej w ogień, żeby ją uratować.
jest też pełna tęsknoty. I dlatego jest w nim, że On chce, żebyśmy byli teraz tam, gdzie On już jest. W ten sposób właśnie, tak jak czytaliśmy, że Jezus został ukochany przez Boga przed założeniem świata. W ten sposób Bóg spędzał całą wieczność. I tak naprawdę tu jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, razem w miłości spędzali wieczność przed tym, niż został stworzony świat. Cudownej, wspaniałej, kiedy nic im nie brakowało. I z tej miłości, tą miłość wylali, kiedy stworzyli cały świat. Ta miłość wylała się na stworzenie. I ta więź miała być podtrzymana, więź miłości. Jak wiemy, została zniszczona przez grzech, który zniszczył to. Ale jednocześnie została przywrócona dla tych, którzy zanurzyli się, ukryli się w Jezusie. Pieśń nad pieśniami w niesamowity sposób pokazuje tak naprawdę obraz tej miłości. Jaka ona jest, jaka jest pełna pasji, pełna miłości. Jaka jest miłość Boga, miłość Chrystusa do swojego Kościoła. I przeczytam jeden fragment i tak naprawdę jedną rzecz, którą musicie wiedzieć, to że Jezus jest porównany do narzeczonej, a Kościół do narzeczonej. Czyli mamy relację dwunarzeczeństwa przed ślubem, tak? I to jest Pieśń nad pieśniami, rozdział 2. Wersety 10, 12 i 14. Pieśń nad pieśniami, drugi rozdział, wersety 10, 12 i 14. I tu mówi Jezus. Mój umiłowany odezwał się, czyli Jezus, i powiedział: wstań, moja umiłowana. Tu mówi do Kościoła, tu mówi do każdego z nas. Wstań, moja umiłowana, moja piękna, i chodź. A to bowiem minęła zima. Deszcz ustał i przeszedł. Kwiatki pokazały się na ziemi. Nadszedł czas śpiewania i głos synagogi ulicy słychać w naszej ziemi. Moja gołębico, mieszkająca w skalnych szczelinach, w stromych kryjówkach. Ukaż mi swoją twarz. Daj mi słyszeć Twój głos, gdyż Twój głos jest słodki i Twoja twarz jest piękna. Ta miłość Boga Ojca, która przelała się na Chrystusa, przez Ducha Świętego przelała się na Kościół i na każdego poszczególnego członka, czy na Ciebie i na mnie. I tą miłością Bóg nas ukochał, o której jest tu mowa. I On mówi do nas tak naprawdę: wstań. Moja umiłowana i piękna, minęła zima. I nie chodzi tu oczywiście o płeć. I tak samo jest to skierowane do mężczyzn, bo chodzi o relację miłości. On mówi dzisiaj, że minęła zima w Twojej relacji z Jezusem. Że minęły chłodne rozmowy, minęły modlitwy chłodne. Minęło słuchanie Boga ze znużeniem, ale nadeszła wiosna. I nasza relacja z Nim może rozkwitnąć, jak kwiaty na wiosnę. I On mówi do każdego z was: wstań, kocham Cię. Jesteście piękni, czyści, akceptujecie. Chcę być z Tobą. Chcę widzieć tę twarz, przyjdź do mnie. Odwróć się do mnie. Nie odwracaj się plecami, ale odwróć twarzą, chcę widzieć Cię. Mów do mnie. Ja uwielbiam Twój głos. On mówi, że Twój głos jest słodki. Uwielbiam go słyszeć. Uwielbiam, kiedy mówisz do mnie. Jak zmieniłoby to Twój czas z Bogiem? Jak zmieniłoby to Twoją modlitwę? Gdybyś wiedział, że po drugiej stronie jest ten kochający Jezus. Ten, który mówi Ci: przyjdź. Uwielbiam Cię słyszeć. Kocham Cię, jesteś czysty w moich oczach. I ważny, i cenny. Często widzimy jednak inny obraz Boga. Zakrzywiony. I do czego On doprowadza? Doprowadza nas do tego, że zaczynamy szukać gdzieś indziej. Że nie widzimy tego pięknego, cudownego, wspaniałego Jezusa i Boga. I zaczynamy szukać naszego zaspokojenia, wartości, akceptacji w czymś innym. Biblia to nazywa bałwochwalstwem, czyli czczeniem czy kogoś innego. Chciałbym wam podać bardzo jeden przykład. Przykład. Przypadkowo ostatnio kupiłem gazetę takiego gościa niedzielnego, w którym była taka broszurka. Katalog dobrych książek. I chciałbym wam przeczytać recenzję jednej z tych książek. To jest książka, którą napisał ksiądz, nazywał się Dolindo. Takie było jego nazwisko, jak rozumiem. I pisał tak.
Poczułem Jego obecność. Wielkie światło zalało moją duszę, a ja wypalałem się z miłości do Niego. To był dzień mojego miłosnego zjednoczenia z Bogiem. Rozmawiałem z Nim, poświęcałem każdą chwilę. Podobno Bóg osobiście przed śmiercią przyszedł, aby przeprowadzić księdza do Linda na drugą stronę. Chciałbym, żeby to tak brzmiało, ale nie. On napisał coś innego. Poczułem obecność Najświętszej Marii. Wielkie światło zalało moją duszę, a ja wypalałem się z miłości do Marii i płakałem. Rozmyślałem o niej. To był dzień mojego miłosnego zjednoczenia z Marią. Każdą chwilę poświęcał Marii, rozmawiał z nią. Podobno Maria osobiście, chwilę przed śmiercią, przyszła przeprowadzić księdza do Lindo na drugą stronę. To jest właśnie obraz tego, kiedy nie widzimy Boga takim, jakim jest. Może on wydawać się nam szokujący na pierwszy rzut oka, ale to się dzieje, kiedy tak naprawdę widzimy Boga jako surowego sędziego, jako tego, który jest, aby sądzić, aby karać, jako tego, który nigdy nie będziemy w stanie doskoczyć do tej doskonałości, której On wymaga. I tak nas spotka jakaś kara, jak nie tutaj, tam. Jak widzimy Boga, który nie jest pełen miłości. Bóg staje się wtedy potworem, staje się dyktatorem, który się chce znęcać nad ludźmi. Jakby mu to sprawiało przyjemność. I nie jest to takie wyobcowane, bo tak naprawdę sam Luther miał podobne myśli o Bogu, zanim odkrył Jego łaskę i miłość. A w jakiego Boga ty dzisiaj wierzysz? Może wydaje się nudnym. Może wydaje się, że znasz Jego Słowo, znasz wszystkie historie, wiesz, co się wydarzyło, nie potrzebujesz tego czytać. Może wolisz się zająć czymś innym. Może wolisz się zająć Netflixem, YouTube'em, który jest ciekawszy, który bardziej zabawi cię. A może myślisz, że Bóg dużo od ciebie wymaga. Może myślisz, że tak naprawdę kocha cię, ale żeby był zadowolony z ciebie, żeby uśmiechnął się do ciebie, musisz coś zrobić. Musisz coś wykonać. Bóg jest wprawdzie ojcem dla ciebie, a takim zarządcą, który każe ci różne rzeczy zrobić. Jest zadowolony z ciebie tylko wtedy, kiedy to wykonujesz. A może ciężko cię skochać ludzi. Może ciężko cię przebaczyć. Może ciężko cię być cierpliwym. Tak naprawdę nie widzisz, jak cudowny ojciec kocha swoje dzieci. I nie widzimy tego, jak Bóg jest piękny i wspaniały. I patrząc na objawy, patrząc na to, co dzieje się w naszym życiu, tak jak w medycynie, patrzymy na objawy i możemy stwierdzić chorobę, tak samo tutaj. Jeśli nie widzimy w swoim życiu miłości, radości, pokoju, uprzejmości, łagodności, to co musimy zrobić? Musimy się postarać bardziej? Nie. Musimy odpocząć. Musimy odpocząć i zrozumieć, kim jest Bóg. Zrozumieć, jak On nas kocha. Jak dobry i piękny jest. Możemy odpocząć w tym, że jeśli jesteśmy Jego dziećmi, możemy być zanurzeni w Nim, okryci Nim. I Bóg nie patrzy już na nas, na nasze wysiłki, na nasze starania, ale patrzy na Jezusa. Widzi Jezusa, kiedy my jesteśmy zanurzeni, okryci z Nim, w Nim. I nie tylko nie gniewa się na nas, nie tylko usunął sąd, ale po prostu nas kocha i chce z nami być. Czym jest więc chrzest? Jest obrazem zanurzenia w Chrystusie, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Oczyszczeniu z grzechem, po to, żeby stać się w Nim częścią ciała, Kościoła, który On kocha, niepojętą miłością. I miłość ta wylewa się ze źródła. Tym źródłem jest Ojciec. I ta miłość przelewa się na Syna. Ta miłość przelewa się dalej na Kościół. I w Kościele na każdego z nas. I jest jak taka kaskada, która przepływa miłości. I z nas może wypływać do innych. I o tym Jezus mówił do Samarytanki, kiedy powiedział jej, że ona nie będzie pragnąć, ale woda w niej stanie się źródłem wytyskującym ku żywotowi wiecznemu. Nie dość, że ona będzie zaspokojona, już więcej w swoim życiu nie będzie pragnąć, to w niej ta woda, w niej Bóg, stanie się źródłem wytyskującym dla innych. I oni będą mogli z tego czerpać.
czerpać ludzie, którzy tak naprawdę usychają, którzy są w niewoli grzechu, w ciemności, którzy usychają na pustyni bez Boga. Dlatego, jak czytaliśmy na początku w Ewangelii Mateusza, jest napisane: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je. Więc to, co mamy robić, to iść i włączać ludzi do Jego miłości, do relacji z Bogiem, włączać ich do Kościoła, który jest ciałem tego Jezusa. A Bóg jest tym źródłem, który się nigdy nie wyczerpie. Nie zabraknie mi wody. Nie musimy się obawiać, że dla nas zabraknie. Wystarczy do tego, żebyśmy byli zanurzeni i obmyci. Wystarczy, żebyśmy zanurzali innych w Nim, w Jego miłości, w Jego łasce, w Jego wybaczeniu. I zanurzeni jesteśmy w Nim po to, żeby należeć do Niego na zawsze. Po tej stronie wieczności i po tamtej. Zresztą dla Niego chyba nie ma dwóch stron, bo On jest, jak ta półka z książkami, dla nas są. Sensem jest tak naprawdę ślub i wesele. Ślub i wesele dwójki szalenie zakochanych w sobie osób. Nas jako grupy Kościoła i Chrystusa. Pomódlmy się. Kochany Ojcze, Ty jesteś zbyt cudowny. I tak ciężko nam to przyjąć i zrozumieć. Jak dobry, jak pełen miłości, jak wspaniały jesteś. Proszę Cię, żeby to słowo naprawdę penetrowało teraz nasze serce i penetrowało nas przez następne tygodnie. Żeby to, kiedy Ty mówisz do nas: chodź, wstań, idziemy, przyszła wiosna, ja Cię kocham, ja Cię akceptuję, jesteś mój i nic tego nie zmieni, bo ja Cię wziąłem, ja Cię ukryłem moją sprawiedliwością, moją śmiercią, moją krwią i należysz do mnie. Proszę Cię, żeby to, ta prawda o tym, kim Ty jesteś, Boże, uwalniała nas wszystkich do życia na Twoją chwałę, do zachwycania się Tobą i żebyśmy nie próbowali zmienić się przez to, że bardzo się postaramy, Boże. Że będziemy robić więcej, będziemy robić inaczej. Ale żebyśmy mogli rozpłynąć się w Tobie, żebyśmy mogli zanurzyć się w tym, kim Ty naprawdę jesteś. I jak wspaniały jesteś, cudowny. I jak wielka jest Twoja miłość, która się nie skończy nigdy.